Cześć, witam. Oto kolejny film ze zdobyczami z antykwariatu. Tym razem jest to antykwariat Stara Dobra Książka z Gdańska. Zaczynamy, bo tych książek jest sporo. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Trzecia Płeć. Jak ten mizogin Tadeusz Dołęga widział rolę kobiet, które są samodzielne, a więc pracują, kształcą się, no a więc Trzecia Płeć w wydaniu mizoginistycznym. Następnie klasyk Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Lampart. Klasyk, o tym Lamparcie wspaniale mówił Igor na kanale Gra w Zero, a to jest książka Piwu oczywiście, powieści XX wieku. Lampart w nowym tłumaczeniu może występować jako Gepard, ale Lampart to jest to klasyczne. Teraz Romain Rolland, Piotr i Łucja. Zamówiłam, ale nie wiedziałam, że to będzie taka cienizna wydana przez polskie wydawnictwo. Taka cienizna. Nie wiem, o czym jest. Zapewne, jak sugeruje okładka, jakiś romans. Oczywiście opowiem wam. Teraz co? Seria skandynawska. Ta jeszcze stara, wydawnictwa poznańskiego. Indridi Thorsteinsson, Ziemia i synowie. To jest islandzki. Teraz mam fazę na Islandię. Zwłaszcza po tej paczce z prezentami z Islandii, jest już rozpakowanie na moim kanale, więc nadal kontynuuję ten temat. Ziemia i synowie. Co to jest? Znowu jakaś klasyka XX wieku. Tak, z tej samej serii. Elisabeth Langstesser, Droga przez moczary. Nie wiem, o czym to jest. Jest tutaj rok 1930, ale nie wiem, o co chodzi. Droga przez moczary. Będę czytała, to wam na pewno powiem. No, z tej serii ukazywały się w tej serii świetne książki, więc spodziewam się, że i ta. Elisabeth Langstresser, Droga przez moczary. Biografia. Georges Bordonow, Joanna Dark, Niezwykli, Nieprzeciętni, Niezapomniani. Kto to wydawał? Świat Książki, czyli Joanna Dark, bo tak tam się mówi, filmy nawet oglądałam, ale w biografii to jej nie znam zupełnie, więc to będzie taka lektura moja. Joanna Dark, Georges Bordonow. Tak, o, teraz chyba, tak, znowu francuska, Maxence van der Merch, Ciała i ludzie, 83 rok, to istotą książki to jest, to są lekarze i ich doświadczeni, tak, istotą książki jest namiętny protest wobec świata lekarzy, zdradzających świat chorych, wobec medycyny traktującej człowieka jako przedmiot. Swego czasu ponoć ta książka narobiła dużo rozgłosu, właśnie bo krytycznie przedstawia środowisko lekarzy francuskich. I od razu wam pokażę środowisko lekarzy rosyjskich. To jest książka Antonina Koptajewa, Iwan Iwanowicz. I to jest 53 rok, Państwowa Spółdzielnia Wydawnicza. Ten Iwan Iwanowicz to jest właśnie lekarz, któremu przyszło praktykować gdzieś tam na dalekim wschodzie Rosji. No i tu są jego doświadczenia. A więc dwie książki o lekarzach. To jest ta seria z kotem. Gabriel Rolland, Ostatnie słowo, francuski znowu, Życie środowisk literackich,
ta seria z kotem zawsze miała takie ciekawe okładki. Czyżby znowu Niemiec? Tak, syn oficera. To jest spisek w Wintersplecie. Alfred Anders w tej serii piwowskiej czarnej. I to jest spisek przeciwko Hitlerowi. Nic nie wiem o tej książce. Spisek w Wintersplecie. No, tu kolejny spiskowiec przyszedł. Ten spiskowiec ma na imię Jacuś i bezczelnie, jak widzicie, się zachowuje. Jaculek. Teraz Anna Kowalska, ta od Marii Dąbrowskiej. Mroczne południe. Wydawnictwo literackie. Ja nie wiem, czy cokolwiek jej znam, więc sobie kupiłam taki zbiór opowieści. Zwłaszcza, że kot jest na okładce. André Gide, Fałszerze. Tu nie będę chyba nic mówiła, bo Gide'a tak wielką sławą, utwór oryginalny i wielowątkowy. Napiszcie, na czym polega ta oryginalność. André Gide, Fałszerze. O, Manuel da Fonseca, Posiew wichru. To jest ta seria iberyjska, o której pokazywałam wam co? Perfekt pięknej Andaluzyjki, a tu jest Manuel Fonseca, Posiech wichru, i to jest Lizbona, czyli to jest Portugalia. Posiew wichru, przepraszam. Betty Martin, Cud w Carville, to jest o trądzie. Akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Dziewczynka została zarażona trądem. No i jak leczono wtedy tę chorobę? Spodziewam się nie tylko ciekawej, ale wzruszającej historii. I biografia. No możecie się zdziwić. Karol Greenberg. Biografia Führera. Tego właśnie Führera. Kupiłam, żeby no, ewentualnie przeczytać. I teraz polska książka, to jest dwudziestolecie międzywojenne. Włodzimierz Perzyński, Klejnoty. Jak widzicie, już zaczęłam czytać. To jest któraś z kolei moja lektura tych klejnotów, bo miałam, potem zgubiłam. To jest właściwie książka feministyczna o dziewczynie, która opuszcza swoją taką brylującą w Warszawie matkę. I wyjeżdża na wieś, bo skończyła studia ogrodnicze. I chce na siebie zapracować właśnie, jak to jest widziane przez środowisko, czyli klejnoty. I na koniec biografia, ale biografia teatru. Stowarzyszenie Gardzienice. To jest teatr działający w Lubelskim. Właśnie miejscowość Gardzienice, kto go założył, taki to był teatr eksperymentalny, nie wiem czy nadal funkcjonuje, ale chciałabym o tym coś przeczytać. To były moje zakupy ze antykwariatu Stara Dobra Książka z Gdańska. Komentujcie i piszcie mi, od której mam zacząć. Dziękuję, do zobaczenia.